Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie, ja jestem Trandir i witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Assassin's Creed 4 Black Flag. Co ma tu robić? Wolnić zakładników, tak? Proszę bardzo. Ohoho. O kurde. Uciekł, serio? A nie, bije się z piratem, dobra. Możemy uwolnić tych piratów, bo w sumie przyda nam się do załogi. W ogóle co ja mam za rozdzielczość? Właśnie, prawdopodobnie ten odcinek będzie Full HD, więc polecam już wam na początku wypróbowanie nowej jakości. Dobra, spróbujemy zabić tych dwóch teraz. Pięknie, dobra. Załoga razy 4. Dobra, teraz w tym odcinku wykonamy sobie szybko misję. Znaczy szybko, no. Tak jak nam się uda. Więc ruszamy. Ups, to było głupie. Dobra. Już koniec. Więc tak jak mówiłem, przetestujcie sobie opcję 1080p i powiedzcie mi jak tam wyjdzie, ja też, jak tam wyszło, ja też zobaczę, jak już rzucę na YouTube'a, czy to jest lepiej, czy gorzej. Zobaczymy. Teraz, co tu w nowej misji? Here's how it goes. Torres meets with Prince, carrying a portion of the ransom, saying the rest is close behind. When we see the sage, you bring in the rest of the gold, make the swap, and get out. I'll be watching all from close by. No, Kenway, you run this scheme alone, at the risk of losing the faith of your crew. It makes me ill to think of you bartering with that wretched slaver. Come on, mate. Once we have the sage, we'll all be rich. Not if young Master Kid gets to him first. Kid? Jesus. That lad's here to kill him. Edward! Jak widzicie, nasz plan trochę się pokomplikował. Mamy śledzić Torresa i Prince'a. Prince is leading us straight to him. All right, Jesus. Stay in my blade for a time, but not long. Musimy po prostu tutaj zwykła misja do śledzenia. Możemy robić tak jak Kid w sumie. Nie wiem, czy on poszedł dołem. Dobra, lajtowo. Mam jakby lekką ścinkę, chyba mam za wysoką rozdzielczość ustawioną. Że w sumie chcę właśnie w 1080, więc musi być taka. Kto tu jeszcze jest? A, jakiś dowódca. Ło, już myślałem, że spadnę. You first described this Roberts fellow to me in November of 17. Ja go chciałem zabić, już chcę. Je, ale było blisko. Another drunkard. Kolejny pijak. Nie, ja jestem pijakiem, spokojnie. Much has changed in that short time, you know. None called me governor, for instance, for I quit that post last year. Ah, I was not aware. Much has changed in that short time. None called me governor. Ale powtórzyła się kwestia ta sama teraz. Przeskoczę tam. I was not aware. So many churches in Kingston. Have the English at last taken to converting their slaves to the Christian faith? Wow, strzelec. Kurde, nie zauważyłem go jak tutaj przeskakiwałem. Convert them? God knows, Torres. There's none here so foolish as them. Foolish? How do you mean? Is it not a sin to enslave a fellow Christian? Therefore, to transmute a slave's soul. O nie, 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 kurde. Uf, udało się. Forgive my impatience, but how far is it? We're nearly there. Robi się niezła rozwałka, powiem wam. To jest aż cud, że mi się udało to ładnie wszystko zrobić, żeby mnie nie zauważyli. Aha, fakt, tu jest dach.
No, gra się robi coraz ciekawsza. Tam jest jakiś niewolnik. I zabił go. I believe all thinking, feeling men deserve respect and opportunity. Ah, oh, you Spaniards. Your long ties to the Moors have diluted your blood and softened your hearts. This is not to say I believe in the natural equality of all races or sexes. Truly, many talent and intelligence should be. But there is no true profit to be gained by the practice of slavery. In the short term, it makes us money, see. Kurde, dwóch strażników. O dobra, obejdziemy ich tak. Gdzie teraz? Dobra, oni przejdą tamtędy i pójdą dalej, dobra. Ach, za wcześnie. Koniec, nie udało się. No właśnie. No trudno. Już myślałem, że pójdzie bez fejla. O, na szczęście odtąd. Spaniards, your long ties to the Moors have diluted your blood and softened your hearts. This is not to say I believe in the natural equality of all races or sexes. Truly, men with talent and intelligence should lead. But there is no true profit to be gained. Whoa, co to było? In the short term, it makes us money, see. But in the long term, it will render us the victims of our own success. Ah, but you and I, sir, old as we are, will not live to see that unfortunate day. So why bother? O, widzę strażnika. Może go trochę poturbujemy. Ajajaj, uciekł mi. To trudno, no to ma pecha. Wiecie co? Mam lepszy plan. Pójdziemy górą. Znaczy, mam nadzieję, że ten plan jest lepszy. O, jak się teraz obróci, to będzie problem. Dobra. I have no wish to waste my day chattering about slaves and their pitiable condition. Let us conclude this transaction, then celebrate as friends. Podsłuchaj rozmowę. Nie lubię tych misji, ale dobra. Do sianka. Other stories about you, Trusha. You were a governor in Florida for a time. See. I am one of a number of civil servants in my family. A long line of politicians. I have always toyed with the idea of entering politics myself. Only I feel I have too much money and not enough. Aj, no tam linę miałem skoczyć. Stories, Prince. I've heard it said you were with Henry Morgan the day he sacked Panama. 1671, was it? Trochę mnie te lekkie ścinki wkurzają, ale mam nadzieję, że to pewnie jest przez Frapsa. Ale mam nadzieję, że nie będziecie tego zbytnio widzieć. That skirmish was a deadly one. Moje ostrza są już złaknione krwi. To śmieszne, że się obracają za jakiś czas. Jakby wiedzieli, że ktoś ich śledzi, nie? O nie.
A niech to. O nie, no bez jaj. To się nie uda. No, wiedziałem. Oby nie było od początku, od którego momentu będzie? Nawet nie pamiętam. Aha, odtąd. Other stories about you, Trusha. You were a governor in Florida for a time. Back here, you coward. No, but see, see. Patrz, nie wiem go zabić, no. A number of civil servants in my family, a long line of politicians. I have always toyed with the idea of entering politics myself. Only I feel I have too much money and not enough years. Teraz pójdziemy górą, tak jak to chciałem. 1671, was it? Oh, it's all true, yes. But let us not overesteem the honors forged then won on the battlefield. That skirmish was a deadly one and a tremendous waste of coin and resources. No, teraz dobrze poszło. Przynajmniej tak jak chciałem. It wasn't until many years after that I sheathed my sword in favor of a far safer and yet more profitable venture. Capital and resources. That's where money is made. And sir, let me tell you, honor bought is more enjoyable than honor won. If we touch less vermin. Patrzcie tutaj, trzech strażników w ogóle. Czterech. Trzeba dokładnie... O, i tutaj jest kit. Trzeba dokładnie obserwować teren. You say you came alone, Parrish? Not alone, but certainly without colleagues. I took passage aboard a British merchant's brig. Ah. I cutscenka. Now's the time. No. Not until we see the sage. Here's a quiet spot. I'll see the money. This is a portion of the ransom. The rest is close at hand. It pains me to traffic someone of my own race for profit, Mr. Torres. Tell me again, what has this Roberts fellow done to upset you? Is this some form of Protestant piety I'm not familiar with? Perhaps another day. What? Next time, see to it that we are not followed. Deal with this! I niestety. Chcecie dostać. You cocked up my kill, Kenway. For a better cause. Kurde. Aj, mylę jeszcze to. Dobra. No! Teraz musimy złapać Jamesa Kidda. Not this time, Kenway. Come on, man. We can work this together. O, a to było chamskie. You had your chance. A jej, było blisko. Jakby na ten komin nie wbiegł to. Wait! Jim, stop! Yes. Damn you, old Scratch! Keep your nutty hands off me! I can't let you kill those men, kid. Not until I found the sage.
I've been stalking that pig for a week now, charting his moves, and here I find not one but two of my targets, and you rob me of both. Patience, man. You'll have your kills. When I locate the Sage, you're helping me take Prince. Got that? No i misja ukończona. Trochę na mnie wyszło. No w ogóle zapomniałem o misjach dodatkowych, a tam szczegóły. Fajna była, ale jakaś nic szałowego. Więc to, może wykorzystamy jeszcze te jakieś 5 minut. Bo to jak ten odcinek ma być Full HD, to też nie chcę go robić zbyt długiego. Wykorzystamy go. Żeby sobie tutaj trochę odkryć Kingston, bo jak widzicie mamy trochę mało odkryte. A przydałoby się. Dobra, musimy wejść tutaj na tę wieżę, z tego co ja tu widzę. Tylko jak? Może tutaj? O, udało się. Jakiś strzelec mnie zauważył, ale... Normalny człowiek by tak nie wszedł, nie? Ale to jest Assassin's Creed. Ja mogłem wejść po tych deskach. Patrzcie, jaka nasza kawka ładnie wygląda. Nic dziwnego, że, dziwne, że nikt jej nie zauważył, nie? Z taką piracką flagą. Ale no. I kolejny punkcik synchronizacji. No i możemy skakać. O, widzę, że tutaj mamy ten, misję zabójstwa. W sumie możemy jeszcze jedną zrobić, czemu by nie? Trochę kasy. Przy okazji jakąś misję, ciekawą mam nadzieję, ciekawą i udaną akcję, zobaczycie. Banda piratów rozłożyła się obozem niedaleko kościoła, szmuguje nielegalne towary. Zabij ich przywódcę. Unikaj walki. No to spróbujemy zrobić to po cichu. Czemu by nie? Dobra. Kaj, wy jesteście tu. Damy serele. Strzelec na dachu. Strzelec piratów? Tak, strzelec piratów. Dobra, musimy wejść na dach. No, ledwo. O, widzimy przywódcę. Mogę go zabić? To było łatwe. Dobra, teraz zmywamy się. O, aż mnie ścięło. To jest dobre zabójstwo. I wmieszamy się w tłum. Co z tego, że właśnie zeskoczyliśmy z budynku? Nikt tego nie zauważył. Tego też nikt nie zauważył. W sumie mamy jeszcze coś do zrobienia. Zobaczmy, czy jest coś ciekawego dookoła nas. Kolejne zlecenie zabójstwa. Szanta i głowy następcy już Maron. Może jakimś dodatkowej, takiej jakby miniserii dodatkowej zrobię kiedyś te misje dla templariuszy wszystkie. Bo ten zapis w sumie ja sobie też zostawię jako taki zapis, którym chciałbym wszystko na 100% przejść. O kurde. No jeszcze się trochę pobijemy, jak widzicie. I łup. Dobranoc. Jeszcze ktoś coś chce? Mam nadzieję, że nie. No. Tyle tu tych kapitanów w ogóle.
aż się prosi. Nie ma tak robić rozróbę. Dobra. Już mi się znudziło. Co tu jest, że tu jest strefa? Śmieszne. Strefa zastrzeżona, tutaj nic nie ma. No dobra. Kurier. Gdzie? Kurier po prostu uzupełnia nam wszystko. Amunicje, strzałki, wszystko. Jak go złapiemy. Wszystko na maksa, to jest fajne. Kajonies. Aj, pomyliłem przyciski. Jak on cię szybko w ogóle przeniósł? Dopadnę cię. Bo go zaraz zabiję i tyle będzie miał z tego uciekania. No, czemu go nie złapałeś? No. Bomby dymne, naboje, widzicie, strzałki. Dobra, to myślę, to byłoby na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał, więc żegnam was, Mitrandir. Na razie. Vittoria agli assassini.